dobry Państwu, dziś będę omawiał piłkarzy. Zaczynając od najlepszego. Tak, zaczniemy mieć Mundial 2010. Na pierwszym ten możemy powiedzieć o Rafale Marquezie, który w karze debiutował w 1997 roku jako 18-latek w meczu przeciwko Ekwadorowi. Ma ze sobą dwa mundiale w Korei i Japonii w 2002 roku i w Niemczech w 2006 roku. Tak, co możemy powiedzieć o nim? Meksyk. Urodzony jest w Meksyku. Nazwa, imię i nazwisko Rafael Marquez. Wiek? No tak, początkowo 31 lat. Klub FC Barcelona. Pozycja obrońca. Jest obrońcą w FC Barcelona. Gwiazda grupy A. To Henry. Do listopada ubiegłego roku Henry był lubiany przez niemal wszystkich kibiców piłkarskich na świecie. Jednego wieczoru sympatia przerodziła się jednak w nienawiść. W nienawiść. 18 listopada 2009 roku mecz Francji i Irlandii w barażach o grę w Mistrzostwach Świata w 103 minucie William Gala strzelił bramkę na 1-1. Bramka, która dawała awans na Mundial Francuzom. Powtórki pokazały jednak, że Thierry Henry, który podawał piłkę Galsowi, przyjął ręką. Oszustwo, po prostu drugi Maradona. A co możemy o nim powiedzieć? No po prostu urodzony w Francji. Thierry Henry. Wiek 32 lata, trochę starszy od Marquez'a. Klub też FC Barcelona, pozycja napastnik. I mamy dwóch gwiazdorów grupy B. Pierwszy jest to Lionel Messi. Nazywamy Messiarzem Lionel Messiego. Na mundialu w RPA ma zabawić Argentynę i pokazać, że jest najlepszym piłkarzem w historii futbolu. Diego Maradona, który dawno maścił go na swojej następstwie, jest przekonany, że mu się to uda. No i zamieszkały w Argentynie Lionel Messi. Wiek 23 lata. Klub FC Barcelona. Pozycja napastnik. I teraz przechodzimy do Park Ji-sunga. Jako dziecko Park był drobnej prostytutki, dlatego jego ojciec pracuje w rzeźni. Odkłady specjalne dla syna najlepsze kąski. Chłopiec urósł do zaledwie 173 cm, ale w Anglii nauczył się fizycznego stylu gry i niełatwo go przewrócić. Korea. Urodzony w Korei. Wiek 29 lat. Klub Manchester United. Pozycja pomocnik. A teraz dwóch fajnych gwiazdorów grupy C. Polecam ich. Pierwszy to Wayne Rooney. Niewiele brakło, a snajper reprezentacji Anglii zamiast piłkarzem zostałby bokserem. Jeszcze w czasach gry w Evertonie Rooney trenował piłkę i boks. W pierwszej drużynie musiał dokonać wyboru i dokonał, choć do dziś chodzi na treningi bokserskie. Tyle, że nie bierze udział w walkach. Urodzony w Anglii Wayne Rooney, wiek 25 lat, klub Manchester United, pozycja napastnik. No i London Dołowan. Dołowan to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy za oceanem, ale nigdy nie przebił się w Europie, choć udało się to kilku jego rodakom. No, urodzony w USA, wiek 28 lat, klub LA Galaxy, pozycja napastnik. Teraz mamy dwóch grupy D. Pierwszy to Michał Balak, kapitan i niekwestujący lider Niemiec, tej kadry. Urodził się leżąc na niemiecko-polskiej granicy Gorlitz, kilka kilometrów na wschód, i byłby Polakiem ze Zgorzelca. Ulubionym numerem Balaka jest teoretycznie pechowa 13. Właśnie z tą liczbą na koszulce występuje. No, Niemcy, urodzony w Niemczech, ale na granicy polsko-niemieckiej.
więc prawie aby został Polakiem. Wiek 34 lat, klub Chelsea Londyn i pozycja pomocny. Nemanja Vidić. Trudno sobie wyobrazić ofensywę Manchester United, reprezentacji Serbii, bez Nemanja Vidića. 29-latek jest jednym z najlepszych, najbardziej agresywnych obrońców na świecie. Vidić urodził się w zeserskiej miejscowości Titovo. Jego ojciec Dragoljub był wówczas prazora, urzędniczką w banku. No i urodzony w Serbii, klub Manchester United, wiek 29 lat i pozycja obrona. Najlepszy obrońca prawie świata. No i zbliżamy się do grupy E. I tu jest Wesley Sneijder. Wesley Sneijder udzielił się niezwykle cechą holenderski. Pomocnik jest ambicerem, czyli człowiekiem, który może posługiwać się równą łatwością prawą, lewą częścią ciała. Urodzony w Holandii, no, wiek 26 lat, klub Inter Mediolan, pozycja pomocnik. Samuel Eto'o. To właśnie on, bez cienia wątpliwości, jest największą nazwą dzieją kibiców Kamerunu. Eto'o jest kapitanem reprezentacji i jej najskuteczniejszym strzelcem. Ponad 40 goli w niespełna 100 spotkaniach. Został wyróżniony przez UEFA jako najlepszy napastnik sezonu 2005-2006. Urodzony w Kamerunie, wiek 29 lat, klub Inter Mediolan i napastnik. No i zbliżamy się do grupy F. No tu nie ma aż takich fajnych piłkarzy, więc powiem tylko ja na mówię. No, Słowacja, Jarmucha. Wiek 28 lat, klub Legia Warszawa, Everton, pozycja bramkarz. Włochy, a tu jest Alberto Gilardino. Włochy, Alberto Gilardino, wiek 28 lat, klub Fiorentina, pozycja napastnik. Tu jest zaś dwóch. Jeden fajny, ale drugiego nie będę czytał. Xavi Hernandez. Mierzy zaledwie 169 cm, a jest jednym z najlepszych pomocników na świecie. To od Xaviego Hernandeza znaleźć będzie ofensywa, gra reprezentacji Hiszpanii. Mówią na niego El Profe, czyli profesor. I w tym pseudonie nie ma nawet krzty przesady, bo Xavi jest boiskowym dowódcą zarówno Barcelony, jak i reprezentacji Hiszpanii. Hiszpania, Xavi Hernandez, wiek 30 lat, klub FC Barcelona i pozycja Hiszpanii. Pozycja pomocy. Zbliżamy się do najlepszych dwóch zawodników. Nie wiem. Oj, ostatni dwóch mamy. O, są. Gwiazda grupy G to Kaka i Cristiano Ronaldo. Kaka, Ricardo Lexon dos Santos Letie, bo tak nazywa się słynny Brazylijczyk, nijak nie pasuje do wizerunku gwiazdy futbolu. Ale bez wątpienia jest jedną z największych. Kaka, najlepszy piłkarz świata 2007 roku. W odróżnieniu od wielu sławnych brazylijskich piłkarzy wcale nie wychowały się na ulicy, a piłkę nie uczył się na plaży. No i reprezentacja Brazylia. Kaka. Wiek 28 lat. Klub Real Madrid. Pozycja pomocnik. Ten chłop, Cristiano Ronaldo. Ten chłopak na boisku ma talent. Nigdy widziałem gracza z takim poziomem zdolności, jego technika, budowa ciała, atletyzm, wyobrażenia. On stanie się taką gwiazdą, jakiej nie było od 10 lat. Tak w 2007 roku mówił od Cristiano Ronaldo trener Carlos Queiroz, Portugalia.
reprezentacja Portugalia. Imię i nazwisko Cristiano Ronaldo, wiek 25 lat, klub Real Madrid i pomocny napastnik. Jeszcze omówię wam stadiony. Mundialowe stadiony w RPA. Soccer City Stadium. Pojemność 88 460 widzów. I rok budowania 1987 rok. Grand Point. Pojemność 66 tysięcy widzów. Rok budowy 2009. Pojemność 70... Durban Stadium. Pojemność 70 tysięcy widzów. Rok budowania 2009. Free State Stadium. Pojemność 45 tysięcy widzów i rok budowania 1952. Nelson Mandela Bay. Pojemność 46 tysięcy widzów oraz rok budowy 2009. Stadion Bola Mombela. Pojemność 43 600 widzów oraz rok budowy 2009. Pojemność Peter Munkada Stadium. Pojemność 45 tysięcy widzów. Rok budowy 2010. Pojemność Roval Barthes Stadium. Pojemność 44 530. Rok budowy 1999. Pojemność 49 365 widzów, rok budowy 1906 i to jest Lotus Wednesday Stadium. Ellis Park Stadium, pojemność 62 tysiące, rok budowy 1982. Dziękuję, to było na tyle. Oto ja, Michał. Polecam moje filmiki. Dziękuję, do widzenia.